Panie i panowie, witam w pierwszym odcinku z Zipek Mówi w Minecrafcie. Dokładnie tak, wasza ulubiona seria, dawno wyczekiwana, słuchajcie, powraca dzisiaj właśnie w tym momencie do Minecrafta. I mamy dzisiaj wyjątkowy odcinek, dlatego że w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, mamy sponsora do naszego Zipek Mówi. Dlatego będziemy mieli całe mnóstwo nagród, także dla naszych tutaj wszystkich osób biorących udział w Zipek Mówi. I już za chwilę, słuchajcie, będziemy ich zapraszać, ponieważ znajdujemy się teraz na serwerze skyheroes.pl, czyli na moim serwerze oraz Tritsusa serwerze, jak dobrze wiecie, często tutaj gramy i tak dalej. Zapraszam serdecznie, ponieważ są tu Bedwarsy, jest Skyblock i także jest Simon Mówi, właśnie tak jak w dzisiejszym odcinku. I słuchajcie, jak widzicie, to jest arena, którą przygotowałem dla naszych uczestników i jak na razie, no wygląda ona dosyć normalnie, poza tym, że jest całe mnóstwo lawy tutaj, żeby nie mogli wyjść. No, oczywiście za lawą, jak widzimy, jest przepaść, więc na pewno nie wydostaną się stąd. I słuchajcie, mam pomysł, słuchajcie, przydałoby się nam pomoc, więc poczekajcie chwilę. Najpierw wrócę na Skyblocka i spróbuję zdobyć jakąkolwiek pomoc. Może Bartek jest akurat. Barpeć. O, jest Barpeć, słuchajcie. Jak coś, to Barpeć to jest główny admin. Dlatego jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy czy coś, to możecie do niego pisać. Elo, pomożesz? Dobra, zobaczymy. O kurde, ile osób jest u mnie na wyspie! Co jest? Co wy tu wszyscy robicie? O, spoko, Bartek pomoże. To dawaj na Simona. Dobra, i lecimy na Simona. Skoro tak, hap. Słuchajcie, jeżeli będzie Simon, to znajdziecie go tutaj w tym miejscu, pod kompasem i macie Simon Mówi. Więc jakby był przyszły odcinek i tak dalej, to sobie zobaczycie. Dobra, będziesz mi pomagał. Gramy w Zipek Mówi. Jak ktoś wykona źle zadanie, to ci powiem i go zbanujesz na zawsze. Ale tak się nie robi. Dobra, nieważne. Zaczynamy. Pierwszą rzecz, jaką zrobimy, słuchajcie, zanim zaprosimy graczy, to słuchajcie, znajdźmy tutaj środek. A następnie zrobimy klatkę, w której będą się spawnować wszyscy gracze. Więc center diamond block. Czy to jest środek na pewno? O, teraz jest środek, idealnie, dobra. I teraz zrobimy szklaną szklatkę. Pyk, pyk, dobra. Walls, glass. Dobra, mamy to. Więc teraz chyba możemy już zacząć zapraszać graczy do naszej... A, zaraz, zaraz, zanim to zrobimy, jeszcze żeby nie wiedzieli, że tutaj jest ściana lawy. Na razie ją jeszcze zamkniemy. O, schowamy i możemy zapraszać już powoli graczy. Dobra, możesz zaprosić graczy i wyłączyć white listę. No więc teraz czekamy, słuchajcie, na graczy. Zobaczymy, ile wejdzie i ile osób w ogóle wie, że to jest na kompasie. Trzeba na pewno im powiedzieć wszystkim, że to jest na kompasie. Przydałoby się napisać na całym serwerze wiadomość, ale Bartek chyba raczej napisze. A, to ma obcykane, spoko loko. O, Zipek, zapraszam na samym mówię, dołączcie przez kompas do na lobby. O, i sztos, uwaga. O, jest, dołączają ludzie, dołączają! A few moments later. O kurde, ile tu jest osób. Ej, może trzeba by było powiększyć im to. O, o. O, 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 kurde, powiększył. Bartek powiększył, widzę, okej, okej, jest git. Słuchajcie, a w dzisiejszym odcinku Zipek Mówi mamy sponsora, czyli Sirio. Wszyscy uczestnicy dzisiejszego konkursu, słuchajcie, są wygranymi, dlatego że każdy z nich dostaje kod na 3 zadania na aplikacji Sirio. Oprócz tego, drugie oraz trzecie miejsce dostaje powerbanka oraz głośnik Bluetooth. Natomiast pierwsze miejsce, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku dostaje 1000 zł i wszystko dzięki Sirio. Dziękujemy bardzo, zobaczcie sobie aplikację, ponieważ jest naprawdę, naprawdę fajna. Sirio jest to aplikacja, która pomoże wam rozwiązać trudne zadania lub prace domowe, wysyłając tylko zdjęcie. Jest to jedyna aplikacja, która nie dość, że pomaga wam rozwiązać zadania, to jeszcze dodatkowo wysyła wam pełne wytłumaczenie, jak w przyszłości poradzić sobie z takimi właśnie zadaniami. Pierwszą rzecz, jaką zrobimy, to doładujemy sobie konto, żeby wykonało zadanie. Może za 10 zł, za pomocą może blika. I teraz możemy, słuchajcie, zlecić jakieś zadanie. Zróbmy zdjęcie tego zadania. I uwaga, lecimy dalej i zobaczymy, jak nam rozwiążą zadanie dodane. Wkrótce dostaniemy odpowiedź, także czekamy na odpowiedź do zadania. O, słuchajcie, zadanie zostało rozwiązane i tu naprawdę szybko, bo zajęło to dosłownie 8 minut i mamy dokładnie, pięknie rozwiązane zadanie. Zobaczcie sami. Załóżmy, że się okazuje, że o godzinie 21 musicie wykonać zadanie, którego nie potraficie. Nie umówicie się na korepetycję i właśnie w takim momencie Sirio sprawdza się najlepiej. Do tego macie dostęp do aplikacji zupełnie wszędzie. Jedyne, co musicie zrobić, to pobrać aplikację i zarejestrować się. Słuchajcie, naprawdę ściągnijcie sobie aplikację i chociaż przetestujcie, jak działa, ponieważ słuchajcie, z kodem ZIPEK3, który widzicie tutaj, dostaniecie 3 darmowe zadania, ale słuchajcie, liczba użyć kodów nie jest nieskończona, więc musicie być szybcy. Jak dla mnie naprawdę mega fajna sprawa, zaoszczędzicie dużo czasu, będziecie mieli więcej czasu, żeby sobie pograć. A przy okazji też będziecie wiedzieć, jak rozwiązać zadania. Dobra, czas najwyższy, słuchajcie, wyłączyć czat, czyli SHC off. Teraz już gracze nie powinni móc pisać, więc tylko my możemy. Witam wszystkich na Zipek Mówi. Czy wszyscy znacie zasady? SHC off. Dobra, zobaczymy, kto wie. Nie, tak, nie, nie, tak, no, tak, tak, tak. Dobra, widzę, że niektóre osoby nie wiedzą, ale osób pisze teraz. Dobra, wyłączamy czat. Zasady są bardzo proste. Wykonujecie
zadania tylko te, które poprzedza wyrażenie zipek mówi. Jeżeli nie będzie zipek mówi, to nie wykonujecie rozkazów. Czy jesteście gotowi? Dobra, i zobaczymy teraz, czy wszyscy są gotowi. Uwaga. Tak, dobra. Wszyscy są, widzę, że gotowi, okej, wszyscy piszą, ale spam, jak tylko włączę czat na chwilę. Okej, wyłączamy czat. No więc pierwsze zadanie. Wyjdźcie z klatki. Uwaga, otwieramy i zobaczymy, jak dużo osób wykona. O Boże, jak dużo! Ej, ale dużo osób wychodzi. Ale mnóstwo osób wychodzi. Oj, będzie dużo osób przegra. O, wracają. Niektórzy wracają z tego, co widzę. Już ogarniają mniej więcej, ale większość jednak została w środku. Dobra. 10, 9, 8, 7, 6. Ciekawe, czy kilka osób wyjdzie jeszcze. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O kurde. Dobra, zamykamy. Uwaga. Ach. No więc nie było zipek mówi. Nie było zipek mówi, ludzie, no co to ma być w ogóle? Dobra, włączam im czat, żeby powiedzieli, o co chodzi. Mam ich oszczędzić, czy nie? Nie, wszyscy nie! Nie, jak uważasz, nie, nikt nie chce, żeby... Dobra, nie oszczędzamy ich, banujemy. Dawaj, banujemy, Bartek, banuj. O tak, co... Ej, ale on szybko to robi. Uwaga, zipek mówi, wyjdźcie z klatki. Proszę bardzo. Zobaczymy, ile osób wykona zadanie dobrze. O, już wszyscy. Jak wszyscy bardzo dobrze znają w ogóle zipek mówi. Okej. Widzę, że wszyscy wykonali zadanie dobrze. Oj, dobra. Wychodzą. Zamykamy klatkę. Okej. Klatka została zamknięta i teraz, słuchajcie, to będzie najlepsza rzecz na świecie. Ponieważ w tym miejscu zrobimy nieskończoną czeluść. Jeżeli ktokolwiek zginie, to niestety, ale będzie umierał w nieskończoność. Więc miejmy nadzieję, że nikt nie zginie. O kurde, widzę, że tutaj parę osób sobie lata. Uwaga, zipek mówi. Od teraz zakaz latania. 3, 2, 1. No, Bartek, dostajesz bana. A nie, czekaj, zaraz, ty mi pomagasz. Dobra, nieważne. Uwaga, kolejne zadanie. Wszyscy wejdźcie na klatkę. Kto ostatni umiera? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, oj, trzeba szybko, 3, 2, 1, 0. Oj, niestety, panie i panowie, niestety, ale muszę coś zrobić. Na razie. Ej, ty też, ciebie też widziałem, halo, Patryk. Zaraz ja cię złapię tutaj. Chodź tu, o, na razie. Ej, czy oni wpadają w nieskończoność? Nie? Po prostu wyszli? No dobra, trudno, trzeba będzie ich po prostu banować. Tutaj nic nie będzie. Skoro tak, to słuchajcie, rozwalimy już tą klatkę. Albo zipek mówi, wejdźcie na klatkę. Okej, wszyscy w końcu wykonują zadanie. No i bardzo dobrze, widzę, że naprawdę mamy dobrych tutaj widzów na serwerze. Wszyscy ogarniają, jak się gra w zipek mówi. I o to chodzi, no. 6, oj, 5, 4. Oj, czyżby miało poumierać kilka osób? 3, 2, o nie, oni się blokują. 1 i damy im jeszcze chwilę. O nie, jak biedni. Pół, dobra, 0. Uwaga, zamykamy i... No, nie mogę im zamknąć, co jest? O, zamykamy, dobra. Okej, no i pozostałe osoby oczywiście trzeba zbanować. Więc panie i panowie, przykro mi bardzo, dostajecie bana. Nie zdążyliście. Kolizje były. Jakie kolizje? O czym ty mówisz? Mieli 10 sekund, spychali się. No to mogli zepchnąć pozostałych. Mało czasu. Co, że niby mało czasu mieli? To co, mam ich oszczędzić? O co chodzi? Połowę z nich chociaż. No dobra, połowa. Ale zanim chciałbym wam pokazać, gdzie tak naprawdę jesteście. I uwaga, czas im pokazać, słuchajcie, nasze ściany sławy. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Set zero. Tara! Jestem głupi, nie! Ale oni żyją, zaraz, oni się spawnują. Zaraz ich naprawię. O nie, co ja zrobiłem? Chwila, nie wychodźcie. Okej, spawnują się, jest, żyją, tak! O nie, przypadkiem. Wygląda na to, że wszyscy przeżywają. Czas na parkour, więc budujemy szybki parkour dla wszystkich graczy i zobaczymy, jak wielu z nich przejdzie tego parkoura. Zipek mówi, wszyscy na górę. Oj, czy nie mogą wejść? Oj, zaraz, chwila, moment, panie,
O Jezu, nie pozwolą mi tutaj zbudować drabinki. O, tędy, dobra. No to będziecie mieli trudniej po prostu, proszę bardzo. Wszyscy na górę i zobaczymy, jak dużo osób przejdzie tego parkura. Okej, okay. No to jest prosty skok, no powiedzmy sobie szczerze, to jest mega prosty skok. Macie jeszcze 10 set. 10 sekund macie. Lepiej, żebyście to przeszli. 9, 8, 7. Ale oni się blokują, ale musimy, słuchajcie, wyeliminować jak najwięcej osób. 6, 5, 4. No skaczcie, no. O nie, Brączek, widziałem to i skinął. O, fall damage jest włączony, słuchajcie. Fall damage jest włączony, dobra. Czyli trzeba banować wszystkich, którzy tutaj poumierali. Pyk i pyk. Zipek mówi, jak wejdziecie na górę, zostajecie bez ruchu. O, widziałem cię, Nikodem. Niestety, widziałem cię. Widziałem, że spadłeś i zginąłeś. Oj, oj, coś tu się blokują wszyscy. Wykonajcie skok. Zipek mówi, wykonajcie skok. O nie, oni tam umierają wszyscy, spadają na dół i umierają, tylko nie to. To nie, to oni się blokują. Dobra, zrobimy im tutaj w ten sposób. Nie będą się tak blokować i będą mogli skoczyć. 5, 4, 3. Uwaga, niestety, ale kto spadnie. Mieliście czas, tutaj niszczymy. Mieliście czas, żeby wejść na górę. 3, 2, 1, 0. Niszczymy. Okej, okay, okej, okay. Jeszcze skaczą jako ostatni. O, przeskoczyli jeszcze na sam koniec. Wszyscy na dole. Ban, Bartek, banuj. Banujemy ich wszystkich. Proszę bardzo, Grondys, Skilled, Tekken. Bartek, pomóż mi. O, dobrze. Dobrze, Bartek mi pomaga i o to chodzi. Właśnie to mi się podoba, to mi się podoba. Widzisz, widzisz, Bartek, dobra zabawa. Mi się podoba, zostawmy resztę. Jak to zostawmy resztę, co? Jak zostawmy resztę, jak oni uciekają? Bambik, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie możemy zostawić resztę, oni walczą tutaj o pieniądze. O 1000 złotych, co? Co to mam? No bo ich inni ich zrzucili. Dobra, dam im szansę. Jak wykonacie zadanie, to przeżyjecie. Stańcie na czerwonej linii. 3, 2, 1, 0. Dobra, widzę, że tutaj w miarę ogarniają ci gracze. Okej, okay, Zipek mówi, stańcie na czerwonej linii. Oj, Polska, o nie, czemu oni spadają? Nie wy, nie! Widzę, że jest was więcej. Zipek mówi, bezruch. Wszyscy, wszyscy mają bezruch. I tutaj, uwaga, teraz zrobimy tutaj małą konkurencję, żeby wszyscy z góry spróbowali skoczyć do jednego wiaderka. Uwaga, dokąd? Dotąd, okej. Okay. Zipek mówi, wszyscy, którzy są na górze, musicie wykonać skok do mini basenu. Okej, okay, trzeba to zniszczyć. Mini, mini basenu! Jeszcze raz dawaj ich wszystkich na górę. Nie ma oszukiwania, wszyscy na górę! Nie, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, nie wykonują zadania dobrze. Nie zabiję wszystkich, bo okej, okay, źle powiedziałem, ale musimy tutaj znaleźć osoby. Wszystkie, proszę... Zipek mówi bezruch. Widzę, że próbujecie być mądrzejsi niż ja. Dobrze, więc od teraz wszyscy wykonacie ten skok. Jeżeli wam się nie uda, ban! Kaczcie! O, Francuz, udało się. O, niestety, niestety, Sebek, przykro mi bardzo, ale ci się nie udało. Uwaga, każdemu, komu się udało, na czerwoną linię. Zipek mówi. Okej, okay, tutaj się widzę, że udało. Lecimy dalej, lecimy dalej. O, gruszko. Biedny gruszko. Uwaga. O nie. Ale mało osób robi dobrze to. O, okej, okay, komuś się udało. Jest, brawo, brawo, Marek. Uwaga. To do... Nie. Niestety. Uwaga. Okej, okay, Matiemu się udało. Zostało już chyba z 5 osób tylko. Niech zobaczmy. 4, 5, 6, 7 osób. Okej. Okay. Zipek mówi, macie 500. 5, 4, 3. Uwaga, okej, okay, udało się tam. Oj, jeszcze kolejna osoba zginęła. I niestety. Okej, okay. 3 się udało jak na razie. Czy czwarta? Brawo! Gratulacje pozostałym. Czas na konkurencję. Basen. Zipek mówi, macie... Bezruch. Najpierw musimy zrobić tutaj wszystko. A few moments later. Okej, okay, mamy basen. Wszyscy do środka. Uwaga, zobaczymy ile osób wykona zadanie. 3, 2, 1. Okej, okay, dobra, wszyscy wykonują już dobrze zadania. Okej, okay. Zipek mówi do środka. Brawo, jesteście naprawdę dobrze. Za chwilę zniknie 10% czerwonej wełny. Nikt nie wie, która to będzie. Więc ustawcie się, bo zaraz Zipek mówi bezruch. Zipek mówi bezruch, uwaga! Okej, okay.
Bartek, usuń 10% wełny. Uwaga, które 10%? Ile osób poubiera teraz w tej konkretnej... No tutaj niestety losowość, słuchajcie, losowość. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Bartek, czy ty nie chcesz wykonać rozkazu? Czy co? Jak to? To jest 10%? No nie. Dobra, skoro tak, to robimy większy basen. O, taki zrobimy basen, kurde. Na całość i zobaczymy. Zobaczymy, jakim to wyjdzie. Zipek mówi, wyjdźcie. Skoro tamto 10%, to tutaj też zobaczymy, jak zadziała 10%. Uwaga. Witam na gigantycznym basenie. Za chwilę zniknie 10%. Zipek mówi, bezruch. Uwaga, uwaga, dobra. Zobaczymy, czy chociaż jedna osoba zginie. Replace near 50, red wool 10%, air 90%, red wool. O! Czy ktokolwiek zginął? Wszyscy żyją. Czas na drugą rundę. Wszyscy biegają. Uwaga, czy ktoś pobiega? O, widzę! Bartek, goń wszystkich, którzy biegają! Bartek, goń wszystkich, którzy się ruszyli! O, okej, okej, dobra. Okej, Zipek mówi, biegajcie. No, nie wykonali zadania, dobrze, przecież nie było Zipek mówi, na co to ma być w ogóle? Co to jest? Dobra, no, biegajcie, biegajcie, dobrze. Wszyscy pięknie biegają, cudownie, o to chodzi, o to chodzi. Uwaga, bezruch! Uwaga, ktoś się zatrzyma? Nie, dobra, okej, jak teraz się ruszają? O, ten widzę, że stoi dalej. Uwaga, podlecę do niego zobaczyć. Dalej, dalej, słuchajcie. Dalej stoi, niestety. Prozombiak, o nie, prozombiak. No niestety. Czy ktoś jeszcze tutaj zrobił bezruch? Czy ty zrobiłeś bezruch? No niestety, dobra, Zipek mówi bezruch. Okej, i zobaczmy, czy tym razem ktoś zginie. O! Czy komuś się coś stało? Czy ktoś zginął? Nie. Czas na ostatnią rundę. 50%! Dużo? Połowa odpadnie. Jak to dużo? No, w dwóch rundach nikt nie odpadł. Co mam zrobić? To ile? 30? 35! 25! Co? Ty chyba w złą stronę idziesz. 40! Nie. Dobra. 30. Uwaga, odpalam wam czat. Czy chcecie 30? Może być? Tak, Hubi mówi tak, Sprinter mówi tak, tak może być, okej, okej. Dobra, mamy 30%. Odpalamy i zobaczymy, ile osób zginie. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Wszyscy przeżyli, serio, nienawidzę tej konkurencji. Dobra, 50. Nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze. Co to, oni myślą, że są jacyś, że są cwani? Uwaga, co? Nikt? Co za głupia konkurencja? Dobra, koniec, koniec, dobra. Okej, okay, zamienimy wam na piękną polankę. Dobra, Zipek mówi, koniec bez ruchu. Czas na konkurencję. Ostatnia reakcja. Zipek mówi na czerwoną linię. Zipek mówi, Bartek ma władzę na jedną rundę. Ostatnia osoba umiera. Dobra, uwaga. Zipek mówi, przejdź do tyłu i podskocz. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, no, tutaj... Dobra, ja tu obserwuję, patrzę, patrzę. Ktoś tu jeszcze nie wykonał zadania. 3, 2, 1, 0. Wydwaj, tu. Oj, nie było, nie było, Zipek mówi, Hubi. Peros. Zipek mówi, wejdź na Stone'a. Czy Kacperos w ogóle jest? Halo, Kacperos. Mówił, że będzie AFK. Co? Jak to? No dobra. Zipek mówi, zepchnijcie go. O! No niestety, przykro mi bardzo, ale musieliśmy to zrobić. Czas na kolejną konkurencję. Zrobimy walkę gladiatorów. Zipek mówi, dobierzcie się pary. Tak naprawdę to nie para, a wróg. Zaczynamy od osób z lewej. Zipek mówi, wszyscy bez ruchu, wywaj za mną. O nie! Żegnaj, Sprinter! Zipek mówi, wydwaj za mną. No dobra, uwaga, chwila prawdy. Kto zwycięży w pierwszym pojedynku? Francuz kontra Kubino. O nie, nie mogą otworzyć skrzydek. Zrobimy to inaczej, zniszczymy, dobra. Jest, mają, dobra. Chwila prawdy, kto tu wygra? Kto wygra ten pojedynek? Oj, niestety dwa pierwsze nietrafione. Co tu się, o nie, jak, a jak stracą wszystkie? Może być problem, czy oni dostają w ogóle damage? Czy, o nie, czy zaraz im się skończy? Nie dostają damage'a! Nie! Jednak zrobimy inny pojedynek, bo tutaj nie działa PvP, więc Francuz oraz Kubinho. Pojedynek budowniczych. Za chwilę będziecie walczyć na śmierć życie.
kto pierwszy zbuduje generator cobblestone, wygrywa. Dobra, damy im kill off jeszcze. Widzimy, jak mówi. Start. Okej, okay, budują. Uwaga! Kto pierwszy zbuduje generator kobla? Szybko. O kurde, co się dzieje? Jak oni szybko to robią? Ej, co jest? Grane. Jest, zrobił! Widziałem! O nie, Francuz! Jeszcze zniszczył swoją lawę! O nie! Przykro mi. Żegnaj. Dobra, w tej konkurencji zawodnicy będą musieli zbudować teleport do netheru działający, tylko tak, jeszcze potrzebujemy zapalniczki. I zobaczymy, jak im się uda, ponieważ mają zamiast obsydianu, niestety, lava bucket. Uwaga, konkurencja, teleport do netheru, Bart oraz Logic, wasza kolej. Kto pierwszy zbuduje dziasy teleport do netheru, wygrywa i przeżywa. Dobra, uwaga, chwila prawdy, kto pierwszy tym razem zbuduje... Ej, ale będą mieli zok, jak zobaczą, co mają w środku. O nie, oni nie wiedzą, co się dzieje. Co jest grane? O nie, Bart się zastanawia, jak on ma to w ogóle zrobić, jak on ma zacząć. A Logic widzę, że już tutaj ma pewien pomysł, jak może to zrobić. Okej, widzę, że to naprawdę nie jest prosta sprawa. Bart ma chwilę czasu, dlatego że Logic musi jeszcze podpalić teleport. Musi zabrać wodę i podpalić teleport. Uwaga, Logic, gratulacje. Oj, niestety, Bart, przykro mi bardzo. Przykro mi, Bart. Okej, jak na razie naprawdę dobrze im to idzie. Ostatnia para. Zostaną 4 osoby po tej konkurencji. Co można im kazać zrobić? Dobra, to Bartek, rób, co masz robić. O, okej. Zipek mówi, macie trafić do żółtego okręgu na ziemi. Macie po 3 próby. To pierwszy wygrywa. Zaczyna L8G na zmianę. Zipek mówi start. Dobra, uwaga. Oj, pierwsza powrót. O, czy trafił? O, nie trafił! Zipek mówi powrót i start. Zipek mówi start. Okej, oj, niestety. Dobra, Mati, druga runda. Okej, uwaga. Co? Co, nie udało mu się? O nie, ostatnia runda. Jak wam się nie uda, obaj macie bana! Zipek mówi start! Jak to nie? Dajmy Matiemu, bo bliżej był. Zipek mówi start! Nie mamy całego dnia, no! Dawajcie, okej, okay. Niestety. I Mati. Wow, Mati! Oh. Panie i panowie, zostały nam 4 osoby, a co to oznacza? To oznacza to, że musimy wyeliminować jeszcze jedną i cała reszta dostanie już nagrody, ponieważ dwie przedostatnie osoby dostają, słuchajcie, głośnik oraz powerbank, a pierwsza osoba oczywiście dostaje tysiaka, więc uwaga, mam 3 serca, może heal. Dobrze, możemy go uleczyć. Dobra, wszyscy dostaniecie jedzenie. Czas na parkour. Cipek mówi start. Uwaga, zobaczymy, kto będzie ostatni. Ej, ale można się spychać? Wszystko można. Walczycie o kasę w końcu, nie? Uwaga, kto będzie pierwszy? O, niestety! Jedna osoba spadła, druga spadła, trzecia spadła! O, Kubinio! Kubinio przychodzi jak na razie dobrze i udało mu się, pierwsza osoba przeszła, a pozostała trójka jak na razie próbuje po raz kolejny swoich sił. Bo już się wydawało, jakby miało być tak dobrze, a tutaj się okazuje, że wcale nie jest takie łatwe. O nie! Zipok znowu upadł. Mati? A, nice! Dobra robota! Logic! Niestety też nie, tu może się wszystko wydarzyć. Dobra, ja sobie w tym czasie może skasuję tutaj wszystko. O, zobaczmy, czy przeskoczy Logic. O, Logicowi się udało, a tutaj też się udało. No i niestety. Uwaga, tylko jeden z was zwycięży 1000 zł. Ale pozostała dwójka dostanie ode mnie głośnik i powerbank. Więc już wygraliście na pewno. Teraz czas wyłonić zwycięzcę. Jako że to Zipek mówi, to pierwsza reakcja. Zipek mówi, pierwsza reakcja, podskocz. Okej, okay, mamy pierwszą reakcję, Kubinio. Zipek mówi, wskaż osobę do zabicia. Oj, niestety Kubinio wylosował Logika, przykro mi. Przepraszam, Logik, ale się smutno zrobiło teraz. Oh, żegnaj. Dobrze, mamy finał. Uwaga, przed wami spliff. Dobrze napisałem? Dobra, uwaga, mamy spliffa. Mamy kilka pietr z tego, co widzę, tego spliffa. Jak zostaniecie teleportowani, to jest od razu start. Zipek mówi oczywiście. 3, 2, 1. Zipek mówi start! Uwaga, i co tu się wydarzy? Mati zabiera swoją
swoje łopaty i zaczynamy splifa, zaczynamy splifa! Ej, ale to będzie fajne, ale to jest fajny pojedynek, mega epicki finał, kurde. Co tu się wydarzy? Rzucają się ścieżkami, mimo że nie ma przecież PvP. Przecież dobrze o tym wiedzą, że nie ma PvP, więc oj, oj, zaraz się odgrodzą do tego stopnia, że nie będą mogli zniszczyć już więcej. Ale tutaj, o, stąd może także niszczyć dalej, dlatego to jest fajne, dlatego że ten split nie kończy się na jednej rundzie, tylko mamy ich troszeczkę więcej. Chyba że Mati tutaj pomyśli, wejdzie na skrzynkę. Po prostu, czemu on tego nie robi? Widzicie, Kubinio tutaj ma taktykę, po prostu robi podwójne piętro, ale to nie jest do końca dobre, bo wtedy Mati będzie pod nim i też będzie mógł zrobić dokładnie to samo. A ile jest pięter, to nie wiadomo. Okej, okay, Mati spadł do Kubinio. Okej, okay, Mati jest jeszcze niżej. I co tu się dzieje? Kto zwycięży ten pojedynek? Nie chcę tutaj przeszkadzać. Ostatnie piętro! Kubinio czy Mati? O nie, Mati, Mati, biedny Mati jest tutaj. O nie, co tu się wydarzy? Kubinio ma chyba przewagę, tak mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony, czy ja wiem? Dziwek mówi, możecie stawiać bloki śniegu. O kurde. Oj, 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 co tu się wydarzy? O, Mati próbuje wejść na górę, ale się mu nie udało. Teraz w tym momencie Mati mógłby tak naprawdę przeskoczyć na drugą stronę, żeby zniszczyć. Co tu się wydarzy? Okej, okay, Kubinio wchodzi na górę, Mati także wchodzi na górę. Mają taktykę i jest podejście przez Kubinio do Matiego. Mati, Mati, biedny Mati nie wie co ma robić. Okej, okay, Mati spadł. Mati spadł, Kubinio tuż za nim i Kubinio zwycięża! GG, Mati, gratulacje, wygrałeś głośnik oraz powerbank. Skontaktuję się z tobą za chwilkę. Kubinio, gratulacje, grałeś 1000 zł. A my kończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie więcej Zipek Mówi, zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję. Na razie, cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!